Wyprawa w nieznane. Kielecki Pałac Biskupów to miejsce nierozerwalnie związane z osobą biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, który był inicjatorem jego wybudowania. Podejmowano tu ważne decyzje. Może właśnie tu nakazano likwidację Akademii Rakowskiej? Nie jest to jednak tematem naszych rozważań. Pałac był także miejscem spotkań towarzyskich. Na jedno z nich zaproszony został Jan Aleksander Tarło, zasłużony wojownik, który brał udział w licznych wyprawach przeciw Moskwie, Turkom, Szwedom, Kozakom, Tatarom i można by tak wymieniać i wymieniać. Magnat ten, pochodzący z jednej z najbogatszych wówczas rodzin w Polsce, zaprosił biskupa na rewizytę do swojej rezydencji w Chełmcach. Dumny biskup pogardliwie odmówił przyjęcia zaproszenia, dodając z wrodzoną sobie skromnością: po chałupach nie jeżdżę. Urażony Tarło zripostował: zapraszam zatem ekscelencję do siebie, do Piekoszowa, za 2 lata, do takiego samego pałacu, jaki ekscelencja tu posiadasz. 2 lata później stanął w Piekoszowie obiekt zbudowany ściśle według kieleckich wymiarów. No brawo! Jaka piękna legenda! To na niej chcesz oprzeć swoją opowieść? Dopiero się zastanawiam. Podoba mi się ta cała historia i mam już trochę materiałów, ale... Nie ma żadnego ale. Zabieramy się za to. Trochę znam te okolice. No to od czego byś zaczął? Od Chełmc. Powstanie tamtejszego dworu datuje się na schyłek 16 stulecia, ale zostawmy daty z boku. Czy zbudowano go, jak się mówi, na surowym korzeniu, czy raczej przebudowano wcześniejszy obiekt? Nie wiem. Budynek stoi do dziś, ale zajmiemy się nim kiedy indziej. No pięknie. Plan słuchowisk układasz? W XVII wieku właścicielem Chełmc był właśnie Jan Aleksander Tarło, o którym tak pięknie opowiadałeś. No dziękuję, ale co to ma do okolic Piekoszowa? Poczekaj. Nasz bohater nie miał szczęścia w prywatnym życiu. Jego pierwsza żona zmarła bezdzietnie. Długo był samotnikiem, dorobił się niezłego majątku, aż wreszcie znalazł sobie drugą żonę, do tego nieźle uposażoną. Wietrze jakiś podstęp. I masz rację. Anna Czartoryska, jego druga żona, była delikatnie mówiąc rozkapryszona. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Opowiadaj. O nie, nie, nie. Od tego to mamy fachowców. Mam nadzieję, że szanowni aktorzy są już w gotowości. Zaczynamy sceną z wycieczką, a celem wyprawy jest Podzamcze Piekoszowskie. Uwaga! Nagrywamy. Już z daleka ten pałac pięknie wygląda. A gdy stoi się przy tych murach, to aż czuć ich ogrom. No i faktycznie jak bliźniak Kieleckiego Pałacu Biskupów. Podobieństw jest bardzo dużo, ale są też poważne różnice. Może ich nie widać w tych ruinach, ale najważniejszą jest inny dach. Aj, koniec tych zachwytów. Nie po to tu dotarliśmy, aby się gapić na obiekt naszego śledztwa. O czym ty mówisz? Coś ty znowu wymyślił. Ja nic. Pan przewodnik powiedział, że rozprawimy się z historycznym kłamstwem. Ale to mówiłem tak bardziej w ramach zachęty. A trudno, jak to się mówi. Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Czy jakoś tak. Ja tym razem się będę tylko przysłuchiwała i zdjęcia porobię. A po pierwsze, ta legenda z biskupem. No, ludzie kochani, przecież od razu widać, że to jakaś kpina. No, ma pan rację. Biskup zmarł w roku 1642 w Bodzentynie, a budowę tego pałacu rozpoczęto w roku 1649. Więc siłą rzeczy grubiańska odpowiedź biskupa nie mogła być powodem budowy tego pałacu. No, mężusiu, pięknie. 1-0 dla ciebie. Ale mówisz pan, że w ile lat miał być zbudowany pałac? W 2? A tak się pytam, bo ja w liczeniu i w pracach domowych to słaby jestem. Żona poświadczyć może. Średni czas zmiany żarówki to mamy równy rok. Całkowitą prawdę mówi, panie przewodniku. Całkowitą prawdę. No, ma pan rację. Zamek budowano przez 6 lat. Mężu, gratuluję. 2-0 dla ciebie. Dobrze, dobrze. No, to niech mi pan łaskawie wyjaśni, dla kogo był budowany ten pałac. Jak nie z powodu zakładu z biskupem, to pewnie dla kapryśnej żonki. Panie przewodniku, niech mnie pan nie obraża i na takie plewy nie nabiera. Ale może jednak pan odpowie, chyba że... Panie przewodniku, niech pan lepiej nie kończy. Ja znam ten wzrok.
tornado nadciąga. Uff, nic mnie nie wyprowadzi z równowagi. Ja przygotowany jestem. Na pewno nie dla tej drugiej żony Anny Czartoryskiej, bo z nią wziął ślub. Uwaga, 4 lata po rozpoczęciu budowy. No, bez słowa uwagi. 3-0 dla tego pana z dużym brzuszkiem. Wybaczam ci, niewiasto. I dodam jeszcze, panie przewodniku, że w tym czasie zmieniał się status właściciela. Miał zostać wojewodą lubelskim, a na takim stanowisku potrzebny był reprezentacyjny budynek. Ale to tak poza konkursem. To niech mi pan jeszcze powie, ile ta budowa kosztowała. O kurczę, tutaj skarby to możesz się wyłożyć. Ty z tym liczeniem to... No ale... Zastanów się. Dobra, wiem, znam, znaczy odgadnę. Bo pamiętam, że budowa kosztowała 30... 30 co? Kokosów? A może niewieścich wianków? No i złapał mnie pan, dobra, nie przypomnę sobie. Budowa kosztowała 30 wiosek, które właściciel musiał sprzedać. No oczywiście, że 30 wiosek. No to takie proste, aby się zapomniało. To nic. Ogłaszam, że pojedynek zakończył się wynikiem 3-1 dla mojego męża. Brawo i buziaki. No, to jak już takie nagrody rozdajesz, to może ten tego jakiś prezent w domu? Ale rzeczywiście, kochanie, dywan wytrzepiesz, bo od 2 tygodni się doprosić nie mogę. Oj, ludzie, wszędzie tylko te kłody pod nogi. Dobrze, dobrze. Ale wróćmy do naszego historycznego śledztwa. A wiecie państwo, że z tym miejscem związana jest jeszcze jedna tajemnica? Ja wiem, ale nie będę opowiadał, bo to jakbym sobie powróz na szyję założył. Pan niech opowie, panu nic nie zrobi, chyba. Siądźmy sobie tu w cieniu i posłuchajcie państwo. Kiedy pałac był jeszcze budowany, Jan Aleksander Tarło ożenił się z Anną Czartoryską. Był rok 1653, a jak wiemy, budowa miała trwać jeszcze 2 lata. Nie wiadomo, czy to dla kaprysu żony, czy w ramach przeprosin za, dziś powiedzielibyśmy, podpadkę, ale pan Tarło kazał wybudować w pobliżu rezydencji niewielki pałacyk, który miał być prezentem imieninowym dla żony. Czartoryska zażyczyła sobie, aby zawieźć ją tam saniami, pomimo że był to środek lata. Tarło nakazał całą drogę wysypać solą i zaprząc konie do sani. Wspaniała historia. A ja tam wiedziałem, że z tego to nic dobrego nie będzie. Pan zobaczy, teraz się zacznie. Dziękuję, koniec nagrania. Szykujcie się do drugiej scenki. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną. Co nic nie mówisz? Coś ciekawego znalazłeś w laptopie? Akurat teraz, jak nagrywamy? Mam taką starą mapę. Popatrz. Ona nie jest z XVII wieku, ale daje nam wyobrażenie, gdzie mógł być pałacyk kapryślej Anny. Myślisz o tych stawach na południe od ruin? A to możliwe. Część przekazów podaje, że znajdował się on na wyspie. Ale czy to prawda? Mamy zbyt mało danych, aby z całą pewnością powiedzieć, że to tam. To tak jak z początkiem podzamcza Piekoszowskiego. Nic nie wiemy na jego temat. Nic nie wiemy o początkach miejscowości i niezbyt wiele wiemy o zagładzie pałacu. Zobacz, co udało mi się wyszperać. Pałac w rękach rodziny Tarłów był do 1842 roku. Później kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Kiedy minęły czasy jego świetności, budynek zaczął popadać w ruinę. Decydujące znaczenie w jego historii miał pożar w 1860 roku, po którym nigdy już nie odzyskał dawnego blasku. I klops. Nic z tego nie zrobimy. A nie, proszę pana. Mamy jeszcze temat złota i pojedynków. To nie byle co. I wiąże się z historią miejscowości. Szanowne aktorstwo, przenosimy się w czasy szpady, spisków i nie wiem czego tam jeszcze. Jedziecie karocą z Warszawy. Pada deszcz. Pamiętajcie, wszyscy jesteście szlachetni urodzeni, ale każdy ma jakieś wady. Jadąc przez ten nieszczęsny kraj, widać, że wszędzie niebo płacze nad głupotą naszych rodaków. Mówisz, panie, o naszych przywarach? A o czymże? Kiedy na tron Polski wybrany został Stanisław Leszczyński, nie wszystkim się to spodobało. Ale przez myśl mi nie przeszło, aby Polak mógł dobrowolnie wrogów zapraszać w granice.
Dzięki wsparciu wojsk saskich i rosyjskich część szlachty ogłosiła nowym władcą Augusta III. Tak. No, zły to czas, gdy w jednym kraju rządzą dwie koronowane głowy. A obie słuchają podpowiedzi Bożka z butelki. Droga pani, ku zdrowotności winko popijam. Tylko dzięki takim ludziom jak Adam Tarło udało się zmobilizować bunt przeciwko wrogom. Konfederacja Dzikowska miała szansę powodzenia. Ach, droga pani, kurierem ja wtedy byłem. To powodzenie podszyte było oczekiwaniem na zapłatę. O czym wy mówicie? W posiadłości Tarłów pod Zamczą opodal Kielc zbierali się zwolennicy króla Leszczyńskiego i przekazywali złoto na walkę z uzurpatorem. Uzbierało się tego niemało. 7 beczek złota. A inni patrzyli, co z tego złota sobie uszczknąć. To kolejna z naszych przywar. Król August III Sas dowiedział się o tych planach. Zapomniałam, że w donosicielstwie też jesteśmy dobrzy. Ach, to wszystko sprawiło, że Adam Tarło został zmuszony przenieść złoto w inne miejsce. No tak, no mówią, że do Warszawy je zawiózł, albo że je chciał zawieźć. I zginął wtedy w pojedynku, zanim tajemnicę przekazał. Ludzkie języki plotki uczyniły olbrzymie. Nie tylko plotki, ale i wino dopomogło w tworzeniu bajek. Nie tak to było. Złoto w tajemnicy mieli zabrać w roku 1735. A co się z nim stało? Nie mnie wiedzieć. Może faktycznie do Warszawy, do stryja swojego Jana zostało zawiezione? To wszystko nie pasuje. Jaśnie pan Tarło w pojedynku usieczony. A, usieczony w tajemniczych okolicznościach. Zaiste pojedynek z Kazimierzem Poniatowskim to sprawa nie tylko o kobietę, ale i zamierzchłe spory i obrazy. Nie wiem, nie byłem tam wtedy, bo ważne sprawy państwowe wykonywałem. Ach, mnie też nie było, bo niemocą leżałem złożony. Jak mniemam, zbyt duża ilość lekarstwa w postaci wina. No, do meritum. Pojedynek odbył się 6 marca 1744 roku na podwarszawskim Marymoncie, gdzie zebrały się tłumy. Familia Poniatowskich wszystko przygotowała. Z niepewnych informacji wynika, że Tarło został ugodzony, gdy szedł dopiero na miejsce starcia. Ale czy to znów ktoś z naszych rodzimych zdrajców wykonał? Prawdopodobnie był to major Korf z regimentu saskiego. Nie wiem, ale może opłacony był przez familię Poniatowskich na wypadek, gdyby temu zabrakło odwagi. I tak nic nie pasuje. Pojedynek odbył się 9 lat po Konfederacji Dzikowskiej. Więc gdzie znajduje się skarb, który miał na tron przywrócić prawowitego króla? A może imć Tarło ukrył je jednak w podkieleckim gnieździe swojego rodu. Koniec nagrania. Możecie zmykać do Podzamcza, szukać złota. Ty naprawdę myślisz, że ktoś mógł uwierzyć w to, że tam dalej jest złoto? Ja wiem tylko, że od wielu lat miejscowa ludność prowadziła, że tak powiem, intensywne prace poszukiwawcze. Jedynym konkretnym znaleziskiem były butelki z bardzo starym winem, odkopane jeszcze przed I wojną światową. Mroczne są dzieje pałacu. I powiem ci, że w kolejnych latach nie było lepiej. Budynek poszedł w rozsypkę. Marmurowe schody trafiają do oblęgorka. Kolumny z sieni do kościoła w Piekoszowie. Loggia do kościoła w Chełmcach. I tak dalej, i tak dalej. Słyszałem jeszcze, że około 1925 roku właścicielami zostali Jadwiga i Stanisław Dobrzańscy, bliscy krewni legendarnego Henryka Dobrzańskiego, Hubala. Potem i oni opuścili ruiny. Tak to pałac powstał w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach i przestał istnieć, rozpływając się jak mgła po okolicy. Był to kolejny odcinek słuchowiska Wyprawa w nieznane. Wystąpili Mirosław Bieliński, Dionizy Krawczyński, Ewelina Gronowska, Krzysztof Grabowski, Adrian Wajda. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Produkcja Polskie Radio Kielce.